Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Nox. Dobra, czyli za mix. Ja już mam tutaj parę fajnych rzeczy do zrobienia. Poza standardowymi kupcami jest też ten pan. Pogadajmy z nim. Ready for your lesson on spell inversion? I'll require 100 gold to cover the cost of your spellbook. Okej, nauczmy się tego. Very good. Now, when my assistant casts a spell, you invert it back. Use the mana obelisk to recharge. Be careful, we don't unlock the gates until you invert them all. Okej. To jest bardzo przydatny czar. Nauczmy się go używać. Tak, za późno. Też za późno. Wymaga sporo. Sporo refleksu. No, tak lepiej. Very good. Ta, ale ja tylko jeden odbiłem. Okej, ale skoro on twierdzi, że było dobrze. Okej. Możemy tego używać, chociaż widzieliście, wymaga to sporo refleksu, którego nie posiadam. Hej! Greetings, sir. You need some new weapons and armor? This is the place. Nie, bardziej przydałby mi się jakieś książki. Lubię książki, pani. Lubię książki. A pan ich nie ma. Tego nie dobijemy biznesu. Czy ktoś... Jakiś inny shopkeeper będzie miał książki? Poszukajmy. Nim zacznę wydawać pieniądze na lewo i prawo. No, przy okazji pokradamy spokojnych wiśniaków. Ponieważ takie są już zwyczaje w krainach Nox. Przyjezdni rabują miejscowych. Ze wszystkiego, co nie jest przybite do ziemi. Hej! Welcome to it. Stay out of trouble and you won't ever have to see the inside of one of these cells. Okej, to mądra rada. O, tutaj jest pan z zakończeniem. We all know a foul and evil design is being unfolded by Hecuba and her unholy forces. Zobaczmy. And I feel it is only Messiah's magic. Yay! Świetnie. To się nam przyda. Lesser Hill prawdopodobnie też nam się przyda. Tak, możesz przestać gadać. To na pewno sobie kupię. Trzy pociski za cenę jednego. Się na pewno przyda. Lesser Hill. Również myślę, że może się przydać. Więcej leczenia. Dobra. Conversion. To już mamy, więc nie wiem, po co byłby mi większy poziom. Drain Mana również mam, gdzie jest też takie przydatne. A Protecty to również bardzo... bardzo sytuacyjne czary. Dobra, zobaczmy. Lesser Hill. Messiah's Magic, ciach, fajnie. Dobra, zostało mi 1000 sztuk złota. We all know a foul to ile ma za 3 sztuki złota? Jeden pierdek wykosztował 700. Nie, dzięki. Złożyło w takim razie. Okay. Mam jeden zapasowkę. Mam dwie zapasowe szaty. Okej, od niego chyba już nic więcej nie weźmiemy. A zobaczmy mnie. Ah, stranger! Let's get to know each other. Flimsy Staff of Replenishment. Fireball. To by było fajne, gdyby nie było stać. Bo zapłacić coś takiego musiałbym oszczędzać całą grę. Całe złoto, jakie znalazłem w grze. A zdecydowanie nie stać mi na nic z tego pana. Dobra, sobie pójdę po prostu. Mam dwie zapasowe szaty. Na pewno na miejscu również znajdę jakieś graty, więc czuję się dostatnio wyekwipowany. Za spodnie. Zobaczmy, co mają w tawernie. Their only chance of survival is the Staff of Oblivion. I heard one say some young hero is reassembling it now. But I'm sure. Tak, dobrze słyszałeś. Yeah.
Whittley będzie bardzo fajnym dodatkiem do naszego staffa. Czy byłby w sumie dla wojownika. Dla maga nie będzie aż taki bardzo przydatny. Widzicie, Whirling, kiedy dodamy już Whirling, to staff również będzie miał wampiryzm, tam chyba drugi poziom, więc będzie przywracał HP-ki za każdym uderzeniem. Dla wojownika to jest bardzo, bardzo przydatna opcja, dla maga mniej. Mag może się leczyć za pomocą czarów, a dodatkowo podczepienie Whirling zmniejszy poziom opcji szok, chyba do 3. Więc będzie ona zadawała troszkę mniejsze obrażenia. Tak, więc troszkę mniej przydatne. Moim zdaniem, dla maga. Ale okej. Okay. Hej. Hail traveler. Can I interest you in a charmed beast to accompany you on your quest? These wolves are strong and well worth the meager price of 200 gold. Nie. You want one? Nie, 200 złota zdecydowanie nie są warte. W sumie robić to, co sam potrafię. Najlepiej. Więc po co mam płacić za to 200 zł? Nie wiem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakieś rzeczy. O, tu jest droga do Shadowmix. Reszta ścieżek jest pewnie pozamykana. Hej! Horrendous and Horvath have both paid a precious price to bring a stop to Hecuba's madness. You have the halberd and the heart of Nox. The staff is now prepared to convey the weirdling beast. The beast is housed in the Temple of Ix, guarded by the conjurers and kept by the Sacred Order of Oblivion. You must go to the temple and speak to the priests. Here is the key to unlock the gate which bars passage to the temple. Okay. Słyszałem, że... O, co za książka? Telekineza. To może się przydać. W takim razie. Gdzieś. Może. Kolejny ciekawy czar w naszej kolekcji. Dobra, myślę, że już mam jakieś klucze do tej świątyni. Okazuje się, że musiałem z Alduinem pomówić. On jest tak jakby mistrzem druidów. Cmentarz. Cmentarz odwiedza wojownik chyba w swoim trzecim rozdziale. Okej, dobra. Ruszajmy! Drogę! Ej, nie ta strona. Tak lepiej. Nie mam nic przeciwko wampirczkom, gdybyście tylko nie próbowały mnie zjeść. Nie jestem jakiś środowiskowcem? Coś w tendencji. O, patrzcie, kolejny miś niespodzianka. Tym razem to jest... Grizzly. Grizzly to bardzo potężne bestie. Kiedy grałem Conjurerem, do końca gry lubiłem sobie przywoływać dwa Grizzly i chodzić z nimi. Tak, nie wiem czy o tym wspomniałem, ale Conjurer w tym rozdziale dostaje możliwość przywoływania bestii. Nie tylko bestii. Każdego stworzenia, które ma swojej, którego zdobył scroll, ma opcję, żeby przywołać. Hej. Hej. Ta. Są wytrzymałe. Jeszcze kiedy się próbuje swoje boli. Tak, do końca gry były bardzo przydatne. No może na samej końcówce już troszkę mniej, ale... Ale lubiłem je. Okej, okay, co my tu mamy? Mighty Letter Boots. Okej. Okay. Przydadzą mi się, jak mi się moje obecne zepsują. Bo mi się jeszcze nie zepsuły, prawda? Nie, dzielnie się trzymają. Okej, okay, kolejny więcej misiów niespodzianka. Okej, okay, przydał się stoł. Żeby tak się lepiej celowało. Zdecydowanie muszę uważać na ich ciosy. Nie chciałbym odbywać tych gryzni.
O, zdecydowanie nikt nie chciałby oberwać od Gryzli, nieważne czy jest się wojownikiem, czy potężnym magiem. Nie. Całkiem nieźle nawet mogę zabijać ich walce wręcz. Kiedyś coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Okej. Okay. Więcej wilczków. Okej. Okay. Czy jest tu coś ukrytego do zwiedzenia? Czy mi się zdaje? To już jest samo wejście do świątyni. Mi się zdawało, że kiedyś tu było jakieś chyba coś ukrytego tutaj do zdobycia. Ale nic takiego nie widzę. Okej. Nie zostaje nam nic innego jak tylko wejść do świątyni. No to hop-siup. We have been expecting your arrival. The Sacred Order of Oblivion are the caretakers and devout guardians of the Weirdling. Once you reach the Weirdling, the beast will cling to the staff, since the heart of Nox contains the richest source of energy it requires, much more than the meager offerings in the pools. Okay. The Weirdling thrives on pure energy, which it receives from the Zaun pools in the remote depths of our subterranean temple. Okay. With the energy provided by the staff, the Weirdling beast can channel the very forces of life itself. It is a weapon without peer, and will even channel a bit of your adversary's life into your own. Oh, tak, tak co mówiłem. It is time to resume your quest, lad. Hecuba grows more powerful with each passing minute. No, okej. To do środka. Z pewnością nic niebezpiecznego nie będzie nas czekać w tej świątyni, tak? Ta muzyka taka złowieszcza, która się właśnie uruchomiła, jest w ogóle bez znaczenia. Tak, i to, że wrota się właśnie zamknęły za nami, za naszymi plecami, to również bez znaczenia. Okej. Okay. Witam Państwa. Tak, oczyszczę ten korytarz. Spadłem do niego z góry. Okej. Okazuje się, że piorun teraz całkiem szybko zabija jak te stworzenia. Wracaj tu, wracaj! Dobra. Spadłem tu. Prawda mi się mieć górą. Ale w górnej ścieżce są takie dziury, o których nie lada uniknąć, kiedy się pchnie przed sobą kamień. Okej. Okay. A tutaj... A może tak mogę popchnąć? Nie, to średnio działa. Tak? Nie, raczej średnio działa. Moc magiczna nie jest na tyle duża, żeby... Tak, moja moc magiczna nie jest większa od mocy moich mięśni. Okej. Okay. Góra, góra, dół, dół, góra, dół. To już koniec? O, to są ciekawe odgłosy, musicie przyznać. O, jakieś nietoperze. Okej, wiecie co, chyba... Przyjrzymy się za tym oknem, co stoi, co jest za nim. Na pewno coś ciekawego zobaczymy. O, skrzynki, okej. Okay. To nie jest to okno, o którym myślałem. Pewnie jeszcze je będziemy... mieli okazję zobaczyć. Okej. Okay. Wystarczająca zachęta, żeby nie naciskać tych przycisków. Hops. Czy tak tam wyjdę, to pewnie to się zamknie za mną. Zobaczę najpierw, co jest z prawej strony. Coś jest z prawej strony.
Ta. Nic tam nie ma. Nie wiem, żeby tarcze. No i dobra. Próbujemy jeszcze raz. Hops. Ha! No, to była płacalna ognista kula. O! To wiesz, tutaj są jakieś skarby. Fajnie. Tam, a tu nic chyba nie ma. Nic nie ma, też nic nie ma. Okej, a co tu jest? Złota. Fajnie. A idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Ta, to były bombardiery. Ta, wybuchająca. Bombardiery to jest coś, co Conjurer posiada zamiast pułapek. Tak, Conjurer nie posiada pułapek, Conjurer posiada chodzące pułapki, więc troszkę są bardziej użyteczne niż pułapki maga. Ale Conjurer ma dużo przydatnych rzeczy. Tak. Okej, dobra, zeszliśmy na dół. Okej, co to były te kręgi? One coś robiły złego. Tak, przyzywają. Panta przyzywał też jakieś stworzenia. A! Skarby również przyzywają. No, po co się je czyścić? Dobra. No to będziemy je czyścić. Wszystkie. Co ty przyzywasz? Grizzly. Okej. Troszkę więcej many by się przydało. Grizzly. Ha! Kiszne pociski stały się naprawdę potężne. A, ty wredota. Patrz, chciał mnie zmeterować. A, Grizzly. Co, to nie był dobry pomysł. Okej. To była szczęśliwa kula ognia, muszę przyznać. Tak, tego pana nie lubimy. Wydropił jakiś staw, ale to tylko podziemny flimsy staw. Dobra, co tu mamy? Mighty Clock of Antispark, to co mogło kupić w tawernie. Więc dobrze, że tego nie kupiłem. Tak, oszczędzanie pieniędzy często w tej grze okazuje się dobrym wyjściem. Arczyn kolejny. Odbił moje pociski i zniszczył mi hełm. Nie lubię tych panów już. Nie lubię. Dobra, to mój ostatni hełm. Mam nadzieję, że mi przetrwa jak najdłużej. A, kolejny on. Ta. Denerwujące są. Całkiem wytrzymałe. Na swój wygląd. Hej. Hej. Skrzynia. Złoto, złoto. Ha. To jest dobra taktyka, poczekać aż się zespawni od razu to. Cokolwiek się zespawni od razu nawalać. Chyba, że to jest niedźwiedź. Wtedy trzeba jak najszybciej się wycofać. Aj, aj.
Okej, nic nie dzieli. Tak lepiej. Au! Albo to coś. Uuu, 36 punktów obrażeń. Lepiej się tego nie dotykać. Taja również jest bardzo wytrzymała. Ona się spodoba mu się trochę spowolnienia. Dość szybko przeszło mu to spowolnienie. Myślałem, że ten trzeci też trafię. Serio? To również nie zadziałało. Troszkę zabawy będzie z tymi stworzeniami. Ale dają dużo doświadczenia. Przynajmniej taka dobra z nich rzecz. A, już chciałem nie działać. Dobra. Co to za podka jakaś drupnęła tutaj? Nie wiem. Nie widzę, gdzie drupnęła. Dobra, i tak nie mam miejsca na podki. A co my tutaj jeszcze mamy? Skrzynia. Teraz uwaga. Dobra. To było dobre wejście. Podobało mi się. A to była bombarda. Więc mogła ciężko mnie uszkodzić. Miałem trochę szczęścia, że nie zdążyła. To jest chyba jakieś ukryte miejsce. Tak, fajnie. I nic poza tym. Trochę złota. Cześć. Ciekawe, czemu nie uciekał. Dobra, wracamy na poziom świątyni. Wchodzimy z tych dolnego poziomu. O! Patrzcie, okna! Wyjrzyjmy za nie, zobaczmy co tu jest. Mamy jakieś fajne rzeczy, zobaczymy. Fajnie, że mnie nie zauważyło, nie zaczęło strzelać laserami albo innymi rzeczami. Z pewnością nie spotkamy tego nigdzie dalej. O, hełm! Przyda mi się. Anti-spark. Tak, gra mnie trochę częstuje rzeczami anti-spark. Z pewnością przydadzą mi się one, oznacza to. Dobra, w następnym odcinku zwiedzamy dalszą część świątyni. Mam nadzieję, że dotrzemy do Wyrdling, do jego tam stawów. Oraz musimy uważać na golemy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!